Dobry wieczór. Witamy serdecznie na trzeciej wieczornicy z Wyszyńskim. Przywitały nas członkowie zespołów regionalnych z gminy Czarny Dunajec. Przygrywała kapela Krzysztofa Czecha. Oczywiście zostaną z nami cały koncert. Witam serdecznie gospodarza tego miejsca, ojca Jerzego Kielecha, najbardziej gościnnego proboszcza, i oddaję mu głos. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym też najserdeczniej powitać panią Małgorzatę Kulawiak, dyrektor Centrum Kultury gminy Czarny Dunajec. Kochani, jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu, gdzie dwaj najwięksi Polacy, święty Jan Paweł II i błogosławiony kardynał Wyszyński, przebywali przez wiele lat tutaj, odpoczywając, nabierając sił do pracy. Jesteśmy na wysokości prawie 1000 metrów nad poziomem morza, dlatego też niech nie zwiedzie nas ta aura, bo jesteśmy po prostu w chmurze, nie we mgle, tylko w chmurze. Także wirtualnie nam się to może kojarzyć z taką inną rzeczywistością, ale ta chmura jest na pewno też symbolem, że jesteśmy bliżej nieba poprzez również wstawiennictwo, błogosławieństwo i obecność duchową tych dwóch największych Polaków. Zanim rozpoczniemy nasz koncert, chciałam serdecznie przywitać naszych gości. Chcę przywitać, witam wójta gminy Czarny Dunajec, pana Marcina Ratułowskiego, gospodarza. Witam. I współorganizatora tego wydarzenia. Witam panią poseł Annę Paluch. Dziękujemy, że jest pani z nami. Witam pana Andrzeja Guta-Mostowego, sekretarza stanu w Ministerstwie Turystyki i Sportu. Jest z nami również, co nas niezmiernie cieszy, przeor klasztoru Paulinów na Skałce. Witam ojca Mariusza Tabulskiego. Witam wszystkich księży, osoby duchowne, witam samorządowców, witam mieszkańców Czerwiennego, mieszkańców gminy Czarny Dunajec. I moi drodzy, witam was, wszystkich przyjaciół, wszystkich tych, którzy chcieli mimo tej niepogody być tu z nami. Bardzo nas to cieszy. Wiem, że wieczornica odbiła, ta zeszłoroczna, i myślę, że ta tegoroczna nas też nie zawiedzie. Także wszystkich serdecznie witam. Witam, chciałam szczególnie z tego miejsca powitać gości zaprzyjaźnionej Trystyny na Słowacji, bo wiem, że do nas przyjechali, także witamy, cieszymy się, że jesteście z nami. Witam przedstawicieli mediów. I chcę również na początku serdecznie podziękować marszałkowi województwa małopolskiego, Witoldowi Kozłowskiemu, który tą naszą uroczystość objął patronatem honorowym. Kochani państwo, czeka nas uczta duchowa, wyjątkowe wydarzenie. Za chwilę pani Małgorzata wyjaśni nam przebieg dzisiejszego koncertu, dzisiejszej też właśnie tutaj, tej wieczornicy, którą przeżywamy, dziękując Panu Bogu za błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Usłyszymy też wiele tekstów, które wypowiedział błogosławiony, bardzo aktualnych, które na pewno będą poruszały nasze serca. I o to chodzi, żebyśmy stąd wyszli ubogaceni duchowo, pomimo na pewno różnych przeciwności, również tych pogodowych, które akurat takie są, jakie są. Ale zachęcamy was, abyście włączyli się sercem w to, co usłyszymy. A ja przypomnę tylko te piękne słowa, które kardynał Wyszyński, jako wielki również społecznik, mówił o miłości. Mówił w ABC społecznej krucjaty miłości, żebyśmy się szanowali, żebyśmy myśleli dobrze o wszystkich, mówili życzliwie o drugich i przebaczali sobie z serca. A mottem dzisiejszego koncertu są słowa: pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.
wybrane na przekór temu, co się dzieje wokół nas, ale z równoczesnym zaproszeniem do refleksji. Jestem przekonana, że repertuar, który przygotowaliśmy, w tym nam pomoże. Koncert, tak jak w zeszłym roku, podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej usłyszymy utwory w wykonaniu już zapowiedzianych reprezentantów zespołów regionalnych z gminy Czarny Dunajec. Zaśpiewają utwory napisane specjalnie dla kardynała Wyszyńskiego, bo jak wiemy, tutaj przez kolejne 7 lat kardynał Wyszyński spędzał wakacje. Zaśpiewają również dwie pieśni, wyjątkowe pieśni. Pieśni z oratorium Równaj ku Górze, którego premiera odbędzie się 30 września tego roku w Kościele Świętej Katarzyny w Krakowie. Wspaniałe wydarzenie. 12 pieśni w tym oratorium, specjalnie skomponowanych na podhalańską nutę, zaśpiewają nasi śpiewacy góralscy. Dzisiaj za zgodą zarówno kompozytora, pana Bartłomieja Gliniaka, jak i autorki tekstów, pani Zofii Truty. Witam panią Zofię, jest z nami. Truty, usłyszycie prawykonanie tych dwóch pieśni. Pierwszą część zakończymy mini recitalem wybitnego aktora Teatru Ludowego w Krakowie, Jana Nosala. Druga część koncertu to występ naszej gwiazdy. Zapraszamy do pozostania również w trzeciej części. Do wymienionych wykonawców dołączą zespół W Niebogłosy oraz Sola Niebo z Piekielniku. Czeka nas jeszcze dzisiaj jedna niespodzianka. Zaproszenie tu na Bachledówkę przyjęli twórcy monodramu monumentalnego Zapiski więzienne Droga duchowa kardynała Wyszyńskiego, reżyser Jarosław Tochowicz oraz w roli kardynała Piotr Piecha. Drodzy Państwo, życzę dobrego odbioru i zapraszam na koncert.
Najbardziej oczywiste argumenty, którymi usiłujemy przekonać Boga do naszej sprawy, nie przynoszą nam spokoju wewnętrznego. Czy może dlatego, że jest w tym zbyt wiele roztropności ludzkiej, która nie widzi tego, co w całokształcie rzeczy widzi jedynie Bóg. A gdy już człowiek umęczy się tym daremnym poszukiwaniem, milknie. Gdy ja zamilknę, wypoczywa mój spracowany mózg. Wraca spokój. Pozostaje mi wtedy tylko do powiedzenia, jak Piotrowi: Panie, Ty wiesz. Ty wszystko wiesz. Pozostaje mi pokorne westchnienie. Ojcze, Ojcze, Matko, Matko. Gdy mnie opuści cała zarozumiałość mej argumentacji i przekonywania Boga, jestem już tylko dzieckiem, które staje się ciche i pokorne. Pokora przywraca mi pokój serca, pokój umysłu. Bóg mnie przekonał. Zrzuć troskę swą na Pana. Zaufaj.
umiłował świat. Tak. To małe słowo. Tak. Boże, tak. Jest zawsze głębią. Temu Bożemu tak. Można odpowiedzieć tylko drugim tak, a to jest tak człowieka. Ono też jest bez wymiarów i bez granic. Bez dna. Jest tym unum, które jest konieczne i tym primum, którego szukać trzeba. Ah.
wielkość człowieka jest w tym, że pnie się w górę. Coraz wyżej. Stale. Chcę dotrzeć na szczyty, aby wznieść się ponad wszystko. A gdy już to wszystko zmaleje, wtedy odczuję swoją wielkość. Gdy stoję na szczycie góry, wydaje mi się, jakbym był sam na globie, sam na jego najwyższym punkcie, sam najbliżej nieba, sam najbliżej Boga, sam na sam z Bogiem. Wydaje mi się wtedy, że Bóg widzi tylko mnie, a ja mam poczucie Jego oczu na sobie, tylko na sobie. Gdy pachną storczyki na szczycie wyniosłego wzgórza, któż tu przyjdzie nocną porą, aby upajać się rozkoszą ziemi? My boimy się wilków i ciemności, ale nie boją się niczego storczyki, które pełnią swoją służbę, upajając w ciemnościach niebo swoją wonią. To one modlą się Tobie, gdy ziemia śpi. Jakże bardzo powinien pachnąć Ci człowiek. Czy ja już Tobie pachnę, mój wykwintny Ojcze? Jaką woń wydaje dusza moja? Czy mogę Cię upajać? Jakże jestem uboższy od skromnej roślinki. Rachunek mego ubóstwa jest deficytowy.
mikrofonie. Nie, nie. Tylko żeby powiedzieć o tym świecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie będziemy dużo gadać, będziemy śpiewać. Zaczyna padać. Zaczynamy. Kto umie, a kto nie umie, to też może śpiewać razem z nami. Tak odpychając te chmury daleko za góry. Gwiazdeczka w morską toń spogląda z dala, w ciszy uśpiona, łagodna fala. Niech łódka brzegi uśpione mija, Santa Lucia, Santa Lucia. Niech łódka brzegi uśpione mija. I teraz wy. Santa Lucia. Głośniej. Santa Lucia. Poprawicie się za chwilę. Jak miło płynąć w dal z wiatrem za wody, gdy nas kołyszą wieczorne wody, gdy pieśń wesoła do gwiazd się wzbija. Santa Lucia, Santa Lucia. Niech pieśń wysoko do gwiazd się wzbija. Brawo! Daleko będzie za nami, gdy zgaśnie lampa naszej przystani. Niech wieśń wysoko do gwiazd się wzbija. Santa Lucia, Santa. No ze mną. Lucia. Niech pieśń wysoko do gwiazd się wzbija. Santa Lucia, Santa Lucia. La 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 la. La vita bella, życie jest piękne. Fa la tua strada flargente, fa le
canzone che trito d'emozione le fonda e fondo la felicità. Ciao, sei bella e come un re. Ciao, sorride e prendi voglio, son di sala e solo, io sarò qui per te. Ciao, sorride e prendi voglio, son di sala e solo, io sarò qui per te. Dziękujemy bardzo. Monika Belica, z którą współpracuję, razem już gramy wiele, wiele lat. Dla wszystkich Państwa. If how the was a secret card. David playing, please the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the man of all, the major leaf, the powerful king composing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yourself obeying on the roof of beauty, on the moonlight overthrew you. She turned you to a kitchen towel, she brought you through, she can't you how, and formally lived you through the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Here before, I know this room, I walk this floor. I used to live alone before I knew ya. I'm still a flag at the maybe arch. Love is not the victor march, it's a core, it's a broken. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Time you let me know what's swelling going on below. Beauty on the moonlight overthrew ya. I remember when I moved with you, the holiday was moving through, and all I prepared to do is hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dziękuję. Piosenka o pogodzie, pozornie tylko. Widziałem wiatr w siwych włosach, roznosił popiół wśród burz. W miękkie babie lato kości grzał. A potem lasy kosił, spadał owszem z gór.
że drogi pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Ludzi czas wyleczył z ran, zamienił spokój w burzę krwi. Może kiedyś tam i nam podejdzie tak, znów czoła wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałem dni w muzeach sennych, o wnętrzach innych jak brąk. Starsi ludzie w rogach wielkich sal, księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, herbaty smak kapci miękkich szur. Spokój serc, wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplączę drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak od lat. Bardzo dawno nie śpiewałem tej następnej piosenki i bardzo nie chcę się pomylić. Ta piosenka jest wybitnego kompozytora. No, od razu rozpoznacie. Dla jego pamięci. Nowe strony zadyszany czas, sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy, może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen tnących róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, po wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich choćby zwykły cień pierwszych serca drzeń, kilka nut i kilka wierszy z czasu, gdy kochałaś pierwszy raz. W samym środku zdyszanego dnia rozglądasz się tak jak ja, jak ja. Rozglądasz się tam, gdzie miłość zostawiła swą. Ty jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen tnąc.
ucieczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubić wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej choćby zwykły cień pierwszych serca drżeń. Kilka nut i kilka wierszy z czasu, gdy kochałaś pierwszy raz. Prawie na pożegnanie, ale jeszcze może. Jak się wam nie nudzi, to... Quando sono, sono, sono l'orizzonte, manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce, luna, stanza, quando mai canzone. Sei, non ci sei, tu con me, su. La finestra mostra e tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. I wszyscy. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto, vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari. Con te io li rivedrò. Quando sei lontana sogno l'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Dziękujemy. I Monika Bylica. I żebyśmy się zmieścili w czasie, to jeszcze jedna piosenka. Ennio Morricone napisał tę piosenkę. Bardzo ładną. Postaram się zaśpiewać i nie zepsuć. Thank you.
Dobranoc. Zostańcie z Bogiem. Monika Bylica. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Krakowa. Brawo, brawo. Jan Nosal, Monika Bylica. Dziękujemy, dziękujemy. Oczywiście. Brawo. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy pierwszą część. I przed rozpoczęciem drugiej 10 minut przerwy na przygotowanie się zespołu.
i powiem, że pani dyrektor jeszcze wyjdzie coś powiedzieć. Dobrze? Ale chyba jest włączony. Włączony. Zapraszamy na koncert, nie przesłać. Raz. Słuchajcie. Zapraszamy na koncert. Już czas zaczynać drugą część. Moi drodzy, ja mam wielką prośbę. Tu z przodu są miejsca, także zapraszamy. Osoby, które może gdzieś tam stoją z tyłu, są miejsca z przodu. Proszę zajmować. Pokażmy, że chcemy być blisko naszej gwiazdy. Szanowni Państwo, znamy ją z wielu ról. Ról filmowych. Wspomnę Noce i Dnie, Panna Nikt, ale i też seriale Alternatywy 4, Mamuśki. Dzisiaj u nas jest w innej roli. Roli wokalistki i to wokalistki z dużym dorobkiem. Atramentowa, jesienna, malinowa, przytul. To płyty, z których większość ma status platynowych. Szanowni Państwo, na tegorocznym festiwalu polskiej piosenki w Opolu publiczność przyjęła ją owacjami na stojąco. Dzisiaj zaśpiewa dla nas wielka artystka, wokalistka, aktorka Stanisława Celińska. Tak, brawo, bardzo się cieszymy, że pani Stanisława tutaj na Bachledówce, na trzeciej wieczornicy z Wyszyńskim zaśpiewa właśnie dla nas. Czekamy na panią Stanisławę. Przywitajcie państwo, brawami pani Stanisława Celińska, witamy. Witam Państwa serdecznie. Obserwowałam z zapłotu sytuację i sytuacja rzeczywiście wygląda niewesoło. Zimno, czasem pada, trochę mgły, ale cieszę się, że wytrwaliście i dla tych właśnie dzieci. Dzieci są najmądrzejsze, bo cały czas się ruszają i tańczą i mają rację, więc my zacznijmy tym razem od tańca, proszę Państwa. I od zjedzenia czekolady. Oczywiście wy wirtualnej, my też, bo jak wiadomo, papież co jadł? Kremówki. Kremówki. Czyli lubił słodkie, lubił czy nie? Nie. Pan Jezus tańczył na weselu? Tańczył. To teraz my się wstajemy i ruszamy się. I śpiewamy czekoladę. Uwaga, do góry. Tańczymy. Cukru brak i boli głowa, gdy w nocy zrywa cię ze snu zdrętwiała noga. Gdy snują się szare dni ponuro smugą i gdy do pracy brakuje ci sił. Gdy budzisz się, wita cię smutny poranek, bo odszedł już przepastną dal cukry kochanek.
Energii brak, z ciała brak, w duszy zwątpienie. I już masz dosyć, już nie wiesz jak żyć. Czekolada, 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 czekolada. Z nią będziesz znów wiedział jak żyć. O, czekolado, słodka przyjdź. Czekolada, 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 czekolada. Magnezu moc, potasu broń. I będziesz silny jak słoń. Paweł Pełczyński, brawo! Gdy męczy cię w piersiach ból i oddech krótki, kiedy za tobą chodzą wciąż dręczące smutki. Przyjaciel zdradził cię, choć mu uwierzyłeś i skarżysz się na okrutny twój los. Nie przejmuj się, możesz mieć o czym marzyłeś. Wystarczy wyjść do sklepu, iść, o już kupiłeś. Ucieszy znów boski smak twe podniebienie. Zaraz poczujesz, jaką rozkosz ci da śpiewamy. Czekolada, 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 czekolada. Z nią będziesz znów wiedział jak żyć. O, czekolado, słodka przyjdź. Czekolada, 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 czekolada. Magnezu moc, potasu broń. I będziesz silny jak słoń. Paweł, tańczymy. Czekolada, 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 czekolada. Magnezu moc, potasu broń. I będziesz silny jak słoń, jak słoń, jak słoń, jak słoń. Ekstra. Podobało się wam? Jesteście zadowoleni? To teraz zaśpiewamy pieśń, która zresztą właśnie była w Opolu, o czym mówił pan, który nas, pani, która nas zapowiadała. I to będzie, proszę państwa, przytul. Czyli teraz można się do siebie przytulić z kolei po tym tańcu. Przytulić, ogrzać się wzajemnie swoim ciepełkiem, więc kto do koło może się przytula. Przytulamy się my do was również, a wy przytulacie się do nas? Tak się mówi, tak. Więc piosenka Przytul, Przytul z moim tekstem, z muzyką Macieja Muraszko. Przytulamy się, kochamy się. Co czas przyniesie mi
nadziei brak. I czuję się jak w klatce ptak, wciąż czekam, że ktoś da mi znak i powie, jak ma długo trwać ten chory stan. Przytul teraz tylko to się liczy, niech się cały świat wyciszy. Tylko my, ja i ty. Przytul, twe ramiona są schronieniem przeciw wszystkim zagrożeniom. Przytul mnie, zabierz zło. Skończył się tamten świat. Poszarzał świt i widzę go przez pręty krat. Czekam na cud, choć pełna łez. Chcę wierzyć, że to jest zły sen, że jutro już obudzi mnie normalny dzień. Przytul teraz tylko to się liczy, niech się cały świat wyciszy. Tylko my, ja i ty. Twe ramiona są schronieniem przeciw wszystkim zagrożeniom. Przytul mnie, zabierz zło. Przytul teraz tylko to się liczy, się cały świat wyciszy. Tylko my, ja i ty. Przytul, twe ramiona są schronieniem przeciw wszystkim zagrożeniom. Przytul mnie, zabierz zło. Dziękujemy. Słabo was widzę. Przytulaliście się? Tak czy nie? Wierzę wam na słowo, chociaż troszkę was widzę. Proszę państwa, i wróćmy do ruchu. Nie znaczy, że musimy teraz wstawać, ale możemy troszkę poklaskać, ponieważ piosenka mówi o tym, że nigdy nie jest za późno. Nie jest za późno,
żeby zaczynać na nowo, co jest bardzo ważne, tak, żeby powiedzieć sobie, co znam, jakby takie powiedzenie, które uważam za bardzo mądre i twórcze. Dzisiaj jest pierwszy dzień reszty mojego życia. Podoba wam się takie zdanie? Ten dzień może być nawet od tego momentu się zaczynać. Pamiętam, że po którymś z koncertów przyszła do mnie pani, kiedy powiedziałam o tym zdaniu, przyszła do mnie i mówi tak, nic za długo nie mówiła, tylko podała mi jakiś tam kwiatek i mówi, dzisiaj jest pierwszy dzień reszty mojego życia i poszła. Także spróbujmy albo dzisiaj, albo od jutra zacząć życie na nowo. W moim przypadku tak się stało, tutaj jestem w takim momencie i w takiej sytuacji przed Kościołem, czyli przed Domem Bożym. Rzeczywiście była to pomoc z góry. Jestem za to bardzo wdzięczna, jeżeli tylko mogę tej pomocy z góry. Dziękuję. Nie jest za późno. Nie szkodzi, zmęczył cię świat. Nie jesteś, lecz tym się nie martw. Jeszcze masz czas zobaczyć słońce, odkryć zieleń traw. Nie jest za późno cieszyć się życiem i mądre słowa zbierać jak liście na świat, popatrzeć z głową otwartą, zacząć na nowo. Zawsze jest warto, zawsze jest warto. Nie musisz być zawsze wygrany, każdy z nas ma ukryte rany. Dasz sobie radę, jak dają inni. A teraz wstań, poczuj się silny. Nie jest za późno cieszyć się życiem i mądre słowa zbierać się w mieście na świat, popatrzeć z głową otwartą za. Rusz ostro do przodu, tak samo walcz, jak byłeś młody. Masz w siebie wierzyć, dopóki żyjesz. Nadszedł już czas, pokaż swą siłę. Hey! Nie jest za późno cieszyć się życiem i mądre słowa. Popatrzeć z głową otwartą, zacząć na nowo. Zawsze jest warto. Nie jest za późno cieszyć się życiem i mądre słowa zbierać jak liście na świat. Popatrzeć z głową otwartą, zacząć. Jest warto.
Proszę Państwa, wiem, że ludzie bardzo lubią piosenkę, która mówi o tym, że no, przeminęło, bo przeminęło, ale przecież można sobie jakoś z tym poradzić. Mianowicie, nawet jeżeli ktoś przeżył tam ileś lat, zawsze może zacząć na nowo. To właśnie to, o czym mówiłam, to, co się przewija bardzo często w moich piosenkach, co jest takim optymizmem, bo tak mi się wydaje, że w trudnych czasach, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, trzeba tę radość, optymizm, wiarę w to, że będzie lepiej, nieść dalej. Czy ja mam rację? Bardzo się cieszę z tego powodu. W związku z tym piosenka, którą bardzo lubimy, jeżeli ktoś ma ochotę, ja nie przymuszam, ja nie nalegam, ja nawet nie, że tak powiem, nie gwałcę, natomiast jeżeli ktoś ma ochotę wstać i potańczyć sobie przy muzyce, gdzie jesteś, piosence, gdzie jesteś dziewczyną, zapraszam bardzo, oprócz dzieci, które i tak zawsze tańczą. Gdzie jesteś dziewczyno? Wspomnienia czasem są bolesne, na twarzy znaki rzeźbi czas. Szczęśliwa bywam tylko we śnie, na jawie ciągle jestem zła. I chociaż młode lata trudne, tak często było szczęścia brak, to miałam siłę, miałam zdrowie, żeby zdobywać świat. Gdzie jesteś, dziewczyno, z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość, to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Czy można zachować na zawsze urodę i wdzięk? Czy to tylko w mych snach pojawia się? Jan Muraszko, brawa! Czasami widzę starszych ludzi i tyle życia w każdym z nich. Wtedy się we mnie zazdrość budzi, bo tak jak oni chciałabym zachować w sercu tę pogodę, a w oczach taki cudny blask i ten nieustający zachwyt, że piękny jest ten świat. Gdzie jesteś, dziewczyno, z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość, to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Zachować na zawsze urodę i wdzięk. Czy to tylko w mych snach pojawia się? Gdzie jesteś, dziewczyno, z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Spróbować na nowo żyć każdego dnia, szczerze cieszyć się nim i nie czekać na sen. Smakować to życie, dostrzegać jak wiele.
zacząć od dziś tworzyć swój świat, smakować to życie, dostrzegać, jak wiele ma par. Trzeba zacząć od dziś tworzyć swój świat. Jeżeli ktoś jeszcze się nie przytulił w poprzedniej piosence, to teraz już musi. Jeżeli ktoś nie tańczył, to za chwilę zatańczy, ale teraz pora na przytulenie. Piosenka również z ostatniej płyty pod tytułem Przytul. Piosenka Z Tobą. To jest taki sielski obrazek. Czasami nam się zdarza w życiu coś tak pięknego, że mówimy sobie, to jest niemożliwe, to taki kicz. Jak widzimy na przykład zachód słońca w górach tutaj u was, nie? Czy słońce wschodzi. To jest tak piękne i tak kiczowate strasznie, ale takie sielskie. Tak samo obrazek, który jest w tej piosence. Siedzi dwoje ludzi przy stole w kuchni, pachnie majerankiem, są szczęśliwi, są ze sobą. Muszę państwu powiedzieć, że to wcale nie jest taki obrazek dziwnie odrealniony, ponieważ kiedy śpiewamy nasze koncerty, jeździmy po Polsce, bardzo dużo przychodziło do mnie par, czasami nawet z takim 60-letnim stażem, wyobrażacie sobie, czyli ludzi szczęśliwych jednak sporo u nas też jest. I myśląc o nich, napisałam niektóre z piosenek, żeby właśnie im złożyć hołd, że tak długo ze sobą wytrzymują, że się kochają i że są szczęśliwi. Z Tobą. Kiedy jesteś przy mnie, fala ciepła płynie, ciepło pozostanie, chociaż chwila minie. Pragnę ją zatrzymać w dłoniach, choć jest ulotna tak jak mgła. I niech nigdy się nie skończy to, co teraz łączy nas. Z Tobą jest najlepiej, z Tobą najbezpieczniej, przy Tobie najradośniej bije moje serce. Nic już nie potrzeba, twa obecność cicha tak mnie uspokaja. Teraz lżej oddycham. Nie myślę o podróżach, wystarczy mi to miejsce. Świat wkoło mi zazdrości, gdy widzi moje szczęście. Patrzę na ciebie, patrzę i chłonę, chłonę, chłonę twe myśli, które płyną łagodnie w moją stronę. Choć na dworze zimno, bielutki pada, to ogień w kominku coś nam opowiada. W kuchni pachnie majerankiem, przy stole ukochana twarz. Lampy blask, firanka w oknie, kot na piecu pełni straż. Z
tobą jest najlepiej, z tobą najbezpieczniej, przy tobie najradośniej bije moje serce. Nic już nie potrzeba, twa obecność cicha, ta mnie uspokaja, teraz lżej oddycham. Nie myślę o podróżach, wystarczy mi to miejsce. Świat koło mi zazdrości, gdy widzi moje szczęście. Patrzę na ciebie, patrzę i chłonę, chłonę, chłonę twe myśli, które płyną łagodnie w moją stronę. Patrzę na ciebie, patrzę i chłonę, chłonę, chłonę twe myśli, które płyną łagodnie w moją komuś potrzebnym, to jest bardzo ważne. Czasami człowiek jest sam, czasami, nie wiem, wszyscy podchodzili. No i co wtedy zrobić? Teraz, nie teraz, no, mam nadzieję, że to się odwlecze, mówię teraz o pandemii. Ale podczas pandemii, podczas tego trudnego czasu, bardzo wiele osób wzięło do domu zwierzątka przeróżnego rodzaju, kotki, pieski i te też. Bardzo to jest symptomatyczne, że doceniliśmy być może bliskość, doceniliśmy być może nasze rodziny, bo przyjaciół, jak wiadomo, poznaje się w biedzie. Ja jeszcze tylko powiem jedno, bo moi przyjaciele siedzą tutaj i chciałabym o nich opowiedzieć parę słów, więc pozwólcie państwo, że to uczynię. Paweł Pełczyński. Wspaniały muzyk, gra na wielu instrumentach, również odznacza się niezwykłym hartem ducha i silną wolą. Teraz nawet dodatkowo studiuje. Brawa dla niego. Kuba Frydrych, poszukujący swojego wizażu, swojego wizerunku, ale ten ostatni wizerunek letni jest bardzo interesujący. Przyznam się, że trochę mu zazdroszczę. No ale nie mogę w serialu być jako Amelia z różowymi włosami, no nie wypada, więc jestem zazdrosna, ale przyjdzie moment, że skończy się serial, to ja się ufarbuję też, będzie fajnie po prostu. Będzie. Kubuś nie tylko pięknie gra, nie tylko jest uczynny, przyjacielski, dobry, ale również nam gotuje. Gotuje nam w Pleszewie, kiedy nagrywamy, gotuje nam bigos. I jesteśmy potem zdrowi, przyjechaliśmy do was, także widzicie, żyjemy. Ja mówię, co tam wkładasz, że takie dobre i że my się trzymamy dalej. Wszystko, mówi Kuba. Ale myślę, że najwięcej miłości. Brawa dla niego. Janusz Muraszko. Zobaczcie, jak się poderwał. Ja bym tak nie umiała szybko. Janusz, chyba najstarszy, ale duchem najmłodszy z nas wszystkich. Niesamowity hart ducha, siła, punktualność, solidność. Po prostu można na nim polegać, jak na przysłowiowym Zawiszy. Swego czasu grał wiele, wiele koncertów, a w czasach niedobrych, czasach komuny, nawet i po 8-9. A spytacie, dla kogo tyle koncertów grał i że wszyscy przychodzili? Dla ludzi dobrej roboty. Rozumiecie? Wojtuś Olszewski. Tam z tyłu najwyżej. A dlaczego najwyżej? Po pierwsze, wspaniałym jest naprawdę mistrzem, jeżeli chodzi o instrument, o fortepian, a również interesuje się kosmologią. No więc musi być bliżej gwiazd i gra kosmicznie. Brawa dla niego.
Ten Humphrey Bogart z zieloną bródką, masz jeszcze zieloną bródkę? Mam. Ma, tak, zielona bródka. I warkoczyk. Niebieska. Seledynowa. A nie, ona jest taka, no, morska, no nazwijmy morska. Krzysztof Samela, wspaniały muzyka, jednocześnie człowiek też bardzo silny, bardzo myślę, że wierzący, ponieważ walczy od lat z chorobą i tej chorobie się nie udaje go zmóc i w podziękowaniu założył zespół właśnie Bogu, czy myślę też i muzyce i jeżdżą z tym zespołem po szpitalach, hospicjach i grają oczywiście charytatywnie. Julia Muraszka, Muraszko najmłodsza z klanu Muraszków, które tu się znajdują. Słyszeliście, jak pięknie gra. Jest niesamowita, jest z nami już od dawna, można powiedzieć, ale nie aż tak dawno. Niemniej jest taką naszą perłą, takim rodzynkiem, o który staramy się dbać. Mam nadzieję, że dbacie o nią. No, mam nadzieję. No i nasz pan kierownik, najwspanialszy Maciej Muraszko, który pisze wspaniałą muzykę. Jeżeli macie ochotę posłuchać naprawdę świetnie zrobionej muzyki na ostatniej płycie, jest niesamowita i wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo, bardzo utalentowany i jeszcze nas nieraz zaskoczy swoimi pomysłami. I tak jak obiecałam, teraz będzie o zwierzątkach, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma zwierzątka, to po tej piosence już musi mieć, bo argumenty, które tam padają, są po prostu nie do zbicia. Weź psa! W schroniskach siedzą przerażone, uczucia twego są spragnione i każdy myśli ma nadzieję, dziś przyjdzie ktoś, kto mnie ogrzeje kołderką ciepłą i miłością, obdarzy czasem nawet kością. Zostanę przy nim aż do końca, przyjaciel jestem i obrońca. Gdy w nocy budzi cię strach, policzki toną we łzach, samotność żera jak rdza. Weź psa, weź psa. Gdy wszystko ciebie złości, na nerwy chcesz się leczyć, weź psa, on cię na pewno uczłowieczy, 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 uczłowieczy. Do domu wracasz, a tu pustka, pogadać chcesz, to mów do lustra. Od progu ciebie nikt nie wita i wszędzie cisza, głucha cisza. Nie znajdziesz nigdzie śladu życia, podłoga nie wymaga mycia, dywany czyste i pościele, lecz czy w muzeum jest weselej? Gdy w nocy budzi cię strach, policzki toną we łzach, samotność żera jak dwa. Weź psa, weź psa. Gdy wszystko ciebie złości, na nerwy chcesz się leczyć, weź psa, on cię na pewno uczłowieczy, 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 uczłowieczy. Nie musisz jechać gdzieś na wyspy, w dalekie kraje egzotyczne. Każdego dnia oglądać możesz pieskowy uśmiechnięty pyszczek. Gdy spojrzy ci z oddaniem w oczy i
chętnie poda śliczną łapkę. Poczujesz wtedy w głębi serca, jak wielki spotkał ciebie zaszczyt. Gdy w nocy budzi cię strach, policzki toną we łzach, samotność szera jak rwa. Weź psa, weź psa. Gdy wszystko ciebie złości, na nerwy chcesz się leczyć, weź psa, on cię na pewno uczłowieczy, 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 uczłowieczy. Zapytać, czy jest chór? Czy jest chór z nami? Czy chór może do nas tu przyjść? Chodź ta tutaj, wszystkie. Wszystkie, ile was tam jest? Co? Dzieci kochane, a macie mikrofony? Nie, nie mamy, nic nie mamy. Dobrze, to przed scenę przyjdziecie, a ja podejdę do was. Chodźcie tu, maleństwa. Nie jest wam zimno? Nie, macie swoje ciepłe sweterki. Wszystkie dzieci, bardzo proszę tu pięknie przyjść. Zanieś im jakiś mikrofon. Dobrze, macie tam pełno różnych mikrofonów. Tu też jakieś stoją. Niepotrzebne zresztą. O. Bo teraz będziemy śpiewać z chórem, nie myślcie sobie. Są poważne sprawy. Tak jak mówiłam, warto się dzielić optymizmem. Warto się dzielić również miłością i kiedy zamierzaliśmy przyjechać do państwa, okazało się, że dzieci chcą z nami zaśpiewać. Myślę, że będzie bardzo pięknie, choć nie było próby, ale wiecie, jakie są warunki. Ciężko było nam dojechać bardzo do was. Korki i inne przeszkody. Tu jest jeszcze jeden mikrofon przed cudnej urody. Można go tam dzieciom dać? Nie trzeba, tak? Mamy wszystko. Dzieci mają mikrofony? Dzieciątka, wiecie, który numer będzie, za przeproszeniem? Dzielić się miłością, tak? Pamiętacie? Umiecie? Dobrze, to przyjdę do was bliżej, żeby wam było raźniej, okej? To zacznijmy. Dzielić się miłością. Jestem tutaj, ciocia przyszła. Powiedziałeś mi dwa słowa, tak stare, jak stary jest świat. Wszystko stało się nowe, ubyło mi kilka lat. Nie martwi mnie już pogoda, mam wszystko, co potrzeba. Czuję się lekka i młoda, bo w sercu kawałek nieba. Słońce niosę w ramionach, idę przez świat. Do ludzi się uśmiecham, bo trzymam taki skarb. Chętnie się nim podzielę, gdy poprosi mnie ktoś, bo wiem, jak trudno nieść swój los. To ślicznie. Powtarzaj mi często te słowa, tak stare, jak stary jest świat. Wtedy śmiało otwieram
bramy każdego dnia. Te słowa są jak klucze, powiedz je teraz, nie zwlekaj. Nie jutro, nie pojutrze, pojutrze jest tak daleko. Ciocia tu jest za wami, dzieciątka zostają i od razu zaśpiewamy drugą pieśń, którą przygotowaliśmy, czyli modlitwa. Modlitwa o pokój. Za wolność ginęły dzieci. Teraz pokojem cieszę się dni tyle. Chciałabym, mój Boże, żyć jak dotąd żyję. Proszę, pozwól zachować to, co mam.
wiecznych lat. Zeszli, proszę, pokój na cały świat. Zeszli, proszę, pokój na cały świat. Wiem, jak trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie. Chętnie pomożemy, bo świat to nasz dom. Serca z Twoim złączymy i pokonamy zło. Kłaniamy się, dzieciątka moje, ładnie, tak, tak, kłaniamy się, brawa, brawa, brawa dla was, pięknie było, pięknie. I tym oto pięknym akcentem kończymy nasz koncert, życząc wam dobrej, spokojnej nocy i do zobaczenia. Dziękujemy Szanowni bardzo. Państwo, jeszcze raz brawami. Stanisława Celińska, zespół pod kierownictwem Macieja Muraszko. Luther. Brawa, brawa. I oczywiście reprezentanci naszych zespołów regionalnych z gminy Czarny Dunajec. Brawa. Szanowni Państwo, prosimy o bis. Prosimy. Proszę nie siadać, absolutnie dosyć tego odpoczywania. Tak jak zaczęliśmy, tak zakończymy, a więc tańcem. Proszę o skupienie. Nie widzę was, dajcie mi jakieś światło. Przemek, nie widzę ludzi. Mam i zobaczyć wszystkich, dobrze. Dzieci też tańczą, żeby się rozgrzać. O, ksiądz też. Zapraszamy. Gdy skrzywdzi ciebie ktoś zły, czujesz ból w sercu swym, z oczu płyną łzy. Zapytasz, co robić masz,
czy znam sposób, byś rozpogodził twarz. Chwilę pomyślę i udzielę rady ci, gdy chcesz, skorzystasz z niej. Więc otrzyj z oczu łzy i podaj rękę mi. Uwierz, że pomoc chcę, gdy tak samo jak ty. Kiedyś roniłam łzy, ktoś powiedział mi: zatańcz teraz ze mną, dziś jest wszystko jedno, ile masz za sobą i przed sobą lat. To, co było, przeszło, nowe nie nadeszło. Zatańcz teraz ze mną, zatrzymamy czas. W dal pofruną myśli złe, znów poczujesz ciało swe. A gdy wejdziesz w tańca rytm, zawiruje świat. Zatańcz teraz ze mną, dziś jest wszystko jedno, ile masz za sobą i przed sobą. Nowe nie nadeszło. Zatańcz teraz ze mną, zatrzymamy czas. Gdy pytasz, czy uda się, mówię, że dobrze wiem, jak to w życiu jest. To los na zawsze panem twym. Będzie tak, jak on chce, przestań walczyć z nim. Niech biegną noce, dni, a ty pamiętaj, by żyć mądrze, dobrym być. A gdy ktoś przyjdzie i zobaczysz jego łzy, powiedz, że pomóc chcesz. Skończy się serca ból, płynący wróci śmiech, gdy poradzisz mu. Zatańcz teraz ze mną, dziś jest wszystko jedno, ile masz za sobą i przed sobą lat. To, co było, przeszło, nowe nie nadeszło. Zatańcz teraz ze mną, zatrzymamy. Ciało swe, a gdy wejdziesz w tańca rytm, zawiruje świat. Zatańcz teraz ze mną, dziś się wszystko jedno, ile masz za sobą, czy całą lat. To, co było, przeszło, nowe nie nadeszło. Zatańcz teraz ze mną, zatrzymamy czas. A teraz zaczniemy na zakończenie od takiego bardzo wolnego i dojdziemy do absolutu, jeżeli chodzi o rytm. Zatańcz teraz ze mną, dziś jest wszystko jedno, ile masz za sobą i przed sobą lat. Zatańcz teraz ze mną, zatrzymamy czas. Tak, pofruną myśli złe, znów poczujesz ciało swe. A gdy wejdziesz w tańca rytm, zawiruje świat. Zatańcz teraz ze mną, dziś jest wszystko jedno, ile masz za sobą i przed sobą lat. To, co było, przeszło, nowe nie nadeszło. Zatańcz teraz ze mną, zatrzymamy czas. Ekstra. Wszystkiego dobrego.
wydawałoby się smutno, deszczowo, a było cudownie. Bardzo wam dziękuję, byliście kochani, podtrzymywaliście nas na duchu, było cudownie. Wszystkiego Dziękujemy. Dobrego. Brawo, brawo. Stanisława Celińska. Zespół pod kierownictwem Macieja Muraszko. Dziękujemy. Brawo, brawo. Oj, oj, chyba nie, będzie się trudno pożegnać. Prosimy. Czy moi muzycy nie zmarli tak bardzo? Słuchajcie, kochani, zrobimy tak, że ponieważ pokazaliście już umiejętności taneczne, to teraz chciałabym, żebyście zademonstrowali wokalne umiejętności. To jest piosenka ze słowami Doroty Czubkiewicz, bardzo piękna i bardzo odpowiednia na dzisiejszą okazję, która mówi o tym, że kiedyś się spotkamy tam w górze. Więc mam takie pytanie, czy wy chcielibyście się ze mną spotkać tam gdzieś? Tak. No ja z wami też bym się chciała spotkać, w związku z tym z ciocią byście się chciały spotkać tam i zaśpiewać na chmurce. Tak. Chętnie bym z wami jeszcze raz zaśpiewała, wiecie, na zakończenie. Co wy na to? Da się zrobić. Da, dzieciaczki, macie mikrofony stoją, czy już pozabierali niedobrzy ludzie? Stoją. To chodźcie, zaśpiewam. Którą chcecie piosenkę? Modlitwę czy... Modlitwę, którą chcecie? Powiedzcie. Pierwszą, dzielić się miłością, idę przez świat, tak? To chodźcie tu szybciutko, szybciutko, raz, dwa, mikrofony. Proszę, spokojnie, poczekaj. Powiedziałeś mi dwa słowa, tak stare jak stary jest świat. Wszystko stało się nowe, ubyło mi kilka lat. Nie martwi mnie już pogoda, mam wszystko co potrzeba. Czuję się lekka i młoda, bo w sercu kawałek nieba. Słońce niosę w ramionach, idę przez świat. Do ludzi się uśmiecham, otrzymam taki skarb. Chętnie się nim podzielę, gdy poprosi mnie ktoś. Powiem, jak trudno nieść swój los. Powtarzaj mi często te słowa, tak stare jak stary jest świat. Wtedy śmiało otwieram bramy każdego dnia. Te słowa są jak klucze, powiedz je teraz, nie zwlekaj. Nie jutro, nie pojutrze, pojutrze jest tak daleko. Wiem, jak trudno jeść
Paweł. Solo. Same dzieciaczki. Przelecimy jeden pusty przebieg i za chwilkę wchodzimy. Na liczę. Raz, dwa, trzy. Przyjść tak pojedynczo na scenę, żeby każda mogła przytulić każdą sztukę. Chodźcie, chodźcie tutaj do mnie, przytuli się do cioci. Tak naokoło, tam po schodkach, chodźcie, chodźcie. A wy już możecie iść do domu, a my się będziemy przytulać. A co gramy? Czas przytulania minął. Szanowni Państwo, ja to muszę powiedzieć, bo już tradycją wieczornic jest, że nasze dzieci śpiewają z gwiazdami. I myśmy z panem Maciejem Muraszko, znaczy właściwie pan Maciej Muraszko wybrał te dwie pieśni. Dzieci uczyły się bez prób, same z instruktorami i popatrzcie, jak pięknie im to dzisiaj wyszło. Jeszcze raz, nagródźmy ich brawami. Brawo. Słuchajcie, jestem naprawdę dumna i dziękuję instruktorom, kierownikom zespołów nigdy się za nich nie wstydzimy. Śpiewają przepiękne, tak zdolne mamy młodzież i dzieci. Dziękujemy. Szanowni Państwo, był czas radości, ale przechodzimy do trzeciej części. Musimy się też pomodlić. Potrzebujemy kilku minut na zebranie tutaj sprzętu przez zespół i przejdziemy do części trzeciej. Ja korzystając z okazji, no muszę powiedzieć, tutaj panie gospodynie z Czerwiennego przygotowały przepyszne potrawy. A jak pamiętacie, też już tradycją wieczornicy jest złożenie cegiełki na Dom Pamięci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który pięknie się tutaj buduje.
Także bardzo proszę o szczodrość. Oczywiście zapraszamy na poczęstunek, a przy okazji coś do skarbonki. Także dziękujemy. Jeszcze raz brawami. Dziękujemy pani Stanisławie Celińskiej i zespołowi. Bo jeszcze gra zespół i dopiero po nim się składamy.
spokój. Na gitarze? Wyście po prostu, więc każdy wykonuje swoją pracę i za to jestem bardzo wdzięczny. Jak piasek pozwól. Pszeniczna, zielono oka, nachyl się nad moim życiem. Panno w włosach, sypkich jak piasek, pozwól się tobą zachwycić. Panno pszeniczna, miodowa panno, dobre jesieni, kiedyś ci serce podarowałam. Okryj mnie płaszczem nadziei. Ogrzej mi serce w nocy. Ogrzej mi myśli w dzień. Niech echo twoich krok. Yeah.
Dobrze, dobrze. Jestem już w pełni spokojny. Dokonało się dziś wielkie dzieło. Spadł kamień z serca. Oby stał się chlebem dla narodu. Dziękuję Ci, Ojcze, za tę siłę wiary. Proszę, spojrzyj na bój, który dzisiaj toczymy, by Polska nie była zalana przez obcą przewrotność, przez materialistyczną brutalność, przez półinteligencką pychę i wyniosłość. To straszna siła, która zwycięża, ogłupiając trwogą nawet dobrych i mężnych. Daj odpocząć odrobinę ludziom zmęczonym przez nieustanny ucisk i walkę. Upomnij się o naród Twój, którego jesteś Ojcem i Panem. Bezczelnie proszę o jeszcze. W Twoim spojrzeniu słońca, w Twoim tchnieniu wiatru, w Twojej tęsknocie deszczu czuję miłość Twoją, Panie.
jaką wiarą, z jaką nigdy nikt nie odważył spojrzeć się. Patrzysz na mnie, choć nie mogę odwzajemnić spojrzenia twego, bo boję się, chociaż wiem, że w twoim spojrzeniu słońca, w twoim tchnieniu wiatru, w twojej tęsknocie deszczu czuję miłość twoją, Panie. W moim smutku i radości, w moim zmądrzeniu i pewności czuję miłość twoją, jak we. Panie, co oznacza to, czym mnie doświadczasz? Twoje spojrzenie jest dla mnie oczyszczenie. Zapraszam Cię, Jezu, do swojego życia miłości. W Twoim spojrzeniu słońca, w Twoim tchnieniu wiatru, w Twojej tęsknocie deszczu czuję miłość Twoją, Panie. W moim smutku i radości, w moim zwątpieniu i pewności czuję miłość Twoją, jak we. W Twoim spojrzeniu słońca, w Twoim tchnieniu wiatru, w Twojej tęsknocie deszczu czuję miłość Twoją, Panie. W moim smutku i radości, w moim zwątpieniu i pewności czuję miłość Twoją, jak we. Tum tum tu du du tum tum tu du du tum tum tu du du tum. Tum tum tu du du tum tum tu du du tum 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 tum. Przeżyłam dzisiaj piękny dzień. Tu 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 tum tum. Choć całkiem inny niż go sobie planowałam. Tu tu tum tum. Tyś mi te plany, Panie, pokrzyżował. Tu tu tum tum. Ale sprawiły, że się śmiałam, płakałam, żyłam, kochałam. Panie jutro, może radość jasno łez, może Cię pięknie, może przyszlesz mi wiadomość smutną, może smutków moich dasz mi ukojenie. Z Tobą nie ma lepszej czekaj.
Panie, jutro. Może radość aż do łez, może cierpienie, może przyszłość miłość smutna. Może smutków moich dasz mi ukojenie. Z Tobą chyba jeszcze niczego. Wiem, że co mi Panie dasz, to będzie dobre. Choćby nawet chleba powszedniego miało braknąć na mnie z Twojej ręki szczodrej. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą.
Święta Maryjo, Boku Rodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, orędowniczkę, opiekunkę i matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę. Nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie dopuszczę nigdy, aby inni cokolwiek czynili przeciwko Tobie. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i za dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją. Dobra zewnętrzne i wewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak teraźniejszych i przyszłych. Oddając Tobie całkowite prawo dysponowania mną według upodobania swej Twej woli ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności.
pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Twego Syna, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę, przed ręce Twe niepokalane pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej. Soli Deo. Matko Najświętsza, to jest mój akt osobistego oddania się Tobie. Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj nas w naszych potrzebach i okaż swoje pogodne oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen.
Kochani, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni Opatrzności Bożej za te chwile, które tak zupełnie przypadkowo powiedziałem, że jesteśmy trochę w chmurze, ale zostaliśmy zabrani naprawdę w przepiękne obszary ducha. I dzięki solistom, artystom, młodzieży to przeżycie było wyjątkowe i dziękujemy Opatrzności Bożej, ale dziękujemy też ludziom. Na pewno wielkie podziękowania należą się panu wójtowi za właśnie zorganizowanie poprzez wspaniałe tutaj przedstawicielstwo pani Małgorzaty Kulawia, która poprzez swoją inicjatywę wszystko to zorganizowała. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu Bogu i ludziom. I wam wszystkim, którzyście tutaj byli z nami, wytrwaliście do końca, widzicie, że nie było żadnych dłużyzn, nawet jeśli to było w tym roku troszeczkę dłużej, ale dzięki Bogu przeżyliśmy piękne chwile. Bóg zapłać wszystkim. Dzisiaj padło tak wiele złotych myśli i tak wiele modlitw. My się cieszymy, że ojciec Jerzy proboszcz tutaj nas ugościł po raz kolejny. Dziękuję za to, co się wydarzyło 3 lata temu, że ojciec pozwolił nam robić tą wieczernicę, cieszyć się tym naszym błogosławionym Wyszyńskim, który u nas chodził po naszych drogach i lasach. I z tego miejsca ja najbardziej chciałbym podziękować pani dyrektor, może pani podejdzie, przekażę kwiaty, za to, że pani podjęła trud organizacji wieczernicy. I się udało. Po raz kolejny. Dziękuję pani dyrektor. I moi drodzy, chciałbym, żebyście trzymali kciuki za tą niezwykle zdolną dzieci, młodzież i również osoby seniorów naszych 30 września, ponieważ nasi reprezentanci biorą udział w czymś bardzo wyjątkowym. To jedno z największych wydarzeń kulturalnych, których weźmiecie udział. Ja jestem już teraz was bardzo dumny. Mam nadzieję, że was trema nie zje. No i wszystkich zapraszam, żebyście 30 września śledzili to, co się będzie działo w Kościele Świętej Katarzyny i chylę ukłony do ojca Mariusza, przeora klasztoru na Skałce, ponieważ nasza gmina została szczególnie wyróżniona i w roku jubileuszowym będziemy w tym wielkim finale my uczestniczyć. Całym sercem wam życzę wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru. Moi drodzy, te kwiaty są dla wszystkich. Nas już nie jest grupa, nas jest armia. Ja, panie wójcie, przede wszystkim ja dziękuję za zaufanie i pani skarbnik za fundusze i wszystkim, bo nas jesteście po prostu z przyjaciółmi wieczornicy. Nic by się nie wydarzyło bez wspaniałej młodzieży, bez soli, niebo w piekielniku i wiele, wiele. I nasze panie, które tam gotują. Zresztą ojciec sam wie, ile osób jest zaangażowanych. To są kwiaty dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Zapraszamy jeszcze do namiotów na posiłek. Jeśli ktoś jeszcze będzie mnie chwilę chciał zostać, to... Ja jeszcze bardzo przepraszam, zapomniałam o jednej osobie, która na pewno wniosła bardzo dużo, dużo w dzisiejszą wieczornicę. Wielkie brawa dla aktora Teatru Ludowego w Krakowie, Piotr Piecha, w roli kardynała Wyszyńskiego. Panie Piotrze, dziękujemy, dziękujemy, wspaniale. Dobrej nocy, zapraszamy na poczęstunek.